Szczytniki położone są w połowie drogi między Kaliszem i Sieradzem przy wytyczonym w 1903 roku trakcie kaliskim. Okolice przyciągają turystów nowymi szlakami rowerowymi i wyśmienitą kuchnią wykorzystującą hodowlę ryb. Nazwa miejscowości świadczy o jej historycznym, służebnym charakterze wobec grodu w Kaliszu. Zapewne mieszkańcy tej wioski wytwarzali tarcze dla wojska. Szczytniki zostały odnotowane w XVI wieku w dokumentach Jana Łaskiego. Przez wieki stolicą gminy były Iwanowice. Dziś wieś, a wcześniej miasteczko przeżywające swój rozkwit za panowania Stefana Batorego. Szczytniki od 1972 roku są siedzibą władz gminnych. Na przełomie XVI i XVII wieku wieś należała do rodziny Potworowskich, a następnie przez blisko 150 lat do rodu Łubieńskich, którzy w drugiej połowie XVIII wieku wybudowali tu reprezentacyjny dwór, otaczając go okazałym parkiem. Obiekt jest unikatowym przykładem siedziby szlacheckiej. Powstał na planie prostokąta, a jego centralna część przykryta jest dachem mansardowym. Do budynku prowadzi okazałe wejście w kształcie niepełnego koła, również przykryte podwójnym dachem z lukarnami. W dawnym pałacu znajduje się obecnie siedziba władz gminnych. Pałac został wpisany do rejestru zabytków w 1954 roku. Budowla otoczona jest pięknym parkiem z licznie zachowanym starodrzewem. Są to m.in. 300-letnie dęby i lipy. W parku znajduje się staw z wysepką, na której umieszczono głaz z herbem szlacheckim z 1864. Park w Szczytnikach od 1974 roku również jest wpisany na listę zabytków. Za czasów Feliksa Łubieńskiego miejscowy pałac w 1793 gościł króla Prus Fryderyka Wilhelma II. Łubieńscy rozwinęli w swoich posiadłościach hodowlę, tkactwo, zakładali nowe uprawy, pasieki i chmielniki. Jak podaje Marian Brandys, Feliks Łubieński jako pierwszy sprowadził do Polski ziemniaki i uprawiał je w Szczytnikach. Najbardziej znaną postacią związaną z historią Szczytnik jest urodzony w tej miejscowości 24 grudnia 1784 roku Tomasz Łubieński, generał, gwardzista Napoleona, uczestnik powstania listopadowego i przedsiębiorca, inicjator kolei warszawsko-wileńskiej. W centrum wsi znajduje się również okazały pomnik obrońcy Jasnej Góry, przeora Klemensa Augustyna Kordeckiego, który urodził się w 1603 roku w Iwanowicach. Obecna figura jest rekonstrukcją pomnika zniszczonego przez Niemców w czasie ostatniej wojny. Przedwojenną rzeźbę odsłonił 30 października 1938 roku marszałek Edward Rydz-Śmigły. Była to wielka patriotyczna uroczystość związana z przekazaniem przez lokalną społeczność zakupionego sprzętu dla armii. W święcie tym wzięli także udział prymas polski kardynał August Chlont, biskupi Karol Radoński i Józef Gawlina oraz premier Rzeczypospolitej Polskiej Felicjan Sławoj Składkowski. Dzisiejszą panoramę wsi uzupełnia okazały nowoczesny kościół pod wezwaniem błogosławionego Bogumiła. Historię Szczytnik plastycznie obrazuje herb gminy ustanowiony w 1998 roku. Na trzech polach widnieją symbole trzech miejscowości. U góry widzimy herb Pomian rodu Łubieńskich, właścicieli Szczytnik, czyli głowę żubra przebitą mieczem. Poniżej, po lewej stronie, na czerwonym tle widoczna jest obronna wieża, dawny herb miasta staw. Natomiast po prawej, stylizowany kwiat róży na czerwonym tle, czyli herb Poraj rodziny Gruszczyńskich, dawnych właścicieli Iwanowic. Szczytniki stanowią jeden z interesujących etapów wycieczek śladem znanych Wielkopolan. A po zwiedzeniu miejscowości można udać się stąd do historycznych Iwanowic lub do pałacu w Marchwaczu.